A teraz doświadczenie ze stateczkiem. Wyciąłem z kartonu, z pudełka po herbacie taki coś w kształcie stateczku. Stateczkowatość tu jest potrzebna tylko do tego, żeby było widać, gdzie jest jedna strona, a gdzie druga. No i ostrożnie położę to na wodzie. O tak. I teraz tego niestety nie widać, ale mam tutaj środek do mycia naczyń. Środek do mycia naczyń i zanurzę koniec wykałaczki w tym środku do mycia naczyń. I teraz ostrożnie, naprawdę to powinienem wziąć niewiele tego, tak żeby tylko trochę. Ustawię ten stateczek sobie tak, żeby on chciał płynąć do środka. I tu na końcu, ale jakiś podów nie chce. Dobrze. I tu o, chyc i widać jak popłynął. I jeszcze raz chyc. No i teraz pewnie za trzecim razem już się nie uda. Zobaczymy. A jeszcze się udało. I już za tym razem było coraz gorzej. I teraz kolejne zamaczanie już prawdopodobnie niewiele pomoże. Tak jest. Doświadczenie w tym sensie jest jednorazowe, no ale jest coś magicznego w tym, że dotykając powierzchni wody wykałaczką zamoczoną w środku do mycia naczyń, powodujemy, że ten stateczek nagle zaczyna poruszać się do przodu.